Zadanie. Oblicz, o ile procent zmniejszy się pole koła, jeżeli długość jego promienia zmniejszymy o 20%. Na początku wykonajmy rysunek. Mamy tutaj koło i promień oznaczmy przez R. Następnie narysujmy mniejsze koło i to koło już będzie miało mniejszy promień o mniejsze o 20%, więc zaznaczmy tutaj 80% R, a w zapisie będzie to 0,8R. OK. I zobaczmy, że pole dużego koła to po prostu pi r kwadrat. Tutaj obliczmy również pole małego koła pi, ale w miejsce r wstawimy promień 0,8R do kwadratu. Pi przepisujemy. 0,8 razy 0,8 to jest 0,64R kwadrat. I teraz zastanawiamy się, o ile procent zmniejszyło się nasze pole. Początkowe pole to jest pi r kwadrat. Jeżeli od tego pola odejmiemy pi razy 0,64R kwadrat, to widzimy, że wychodzi nam 0,36 pi r kwadrat. Tutaj jest niepotrzebna jedynka, chwilowo zapiszę, to jest 1 pi r kwadrat. Jeżeli ta jedynka to jest 100%, to 0,36 będzie stanowiło 36%. Właśnie o tyle zmniejszyło się nasze pole. Więc możemy napisać odpowiedź. Pole zmniejszyło się o 36%.